podcast Mitologia Coachingu, Piotr Pilipczuk, trener coachingu, International Coaching Community. Odcinek 30. Mit 28. Wystarczy przeczytać książkę o coachingu, by być coachem. Którą książkę? Ale raz wystarczy, czy dwa razy? Powiedzmy to wyraźnie. Nie wystarczy przeczytanie nawet najmądrzejszej książki, która opisuje jakąś metodę. Przepracowanie czegoś i dogłębne poznanie wymaga nieco doświadczeń, a nie tylko wyobrażeń. Czasem nam się wydaje, że wystarczy kogoś zaskoczyć, zaszokować lub zachwycić elokwencją, ale to zbyt mało. Zastanówmy się, czy po przeczytaniu książki o jeżdżeniu samochodem ktoś został superkierowcą? Czy po przeczytaniu książki o gotowaniu ktoś stał się superkucharzem? Czy po przeczytaniu książki o nauce języka? Dość. To zbyt oczywiste. Przeczytanie książki, a nawet kilku, ma sens, lecz zawsze będzie jedynie uzupełnieniem.